Zakładam, że żaden z was ślepy nie jest, ale... Wróciło! Także cieszę się. Mam nadzieję, że też wy się cieszycie, bo no w końcu udało się to ogarnąć, chociaż nie do końca, bo jeszcze tak naprawdę no zostało mi coś tam do wypicia, więc film z kolekcji będzie jeszcze później, to jeszcze nie jest jakby wszystko ogarnięte tak, żebym wam to pokazał, ale ściana Monstera jest. Także cieszmy się i w sumie można przejść do treści filmu. Czy nie? Także witam was z tej strony Cube, a oto film o energolach po raz kolejny. Chociaż w sumie nie stricte energolach, jednakże o co chodzi? Oshee wypuściło serię produktów wiedźmińskich, czyli jest po prostu Oshee X Wiedźmin, tak to wygląda, więc wyszły z tego powodu 3 energetyki, 2 izotoniki, 1 woda energetyczna i jakiś baton, którego niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie, a szukałem dosłownie wszędzie, w sensie i w sklepach, i w internecie nie mogłem znaleźć. No ale stwierdziłem, że skoro jakby wpisuje się to w to, co tworzę, to mogę zrobić właśnie recenzję tego typu. No ale nie recenzuję izotoników, chociaż je wypiłem, więc może po prostu krótko wam powiem, jak to wszystko smakuje, bo każdą butelkę mam obok. Także to jest ta woda energetyczna o smaku granatu i moim zdaniem smakowało tak dziwnie, jakby woda z malutką ilością soku, no w ogóle nie smakowało mi to. Później piłem to jest Oshee i o smaku bzu i agresji, to jest izotonik akurat. I on też był jakby lepszy od tego, ale też jakiś taki dziwny, też coś tam śmierdziało mi tam. Nie. I to było najlepsze, bo to jest Oshee izotonik o smaku czerwonej pomarańczy. Ja generalnie nie przepadam za produktami o smaku czerwonej pomarańczy, ale akurat to było spoko. Także tutaj nie narzekam. No ale skoro mamy to z głowy, to pora przejść do produktu, który zrecenzuję wam już tutaj na wizji, którego nie testowałem wcześniej i jest to energetyk pierwszy. To jest Zamieć. Te wszystkie tytuły są wzorowane oczywiście na eliksirach, czy tam miksturach. Nie, eliksir jest napisane, dobra, to eliksir z, właśnie z Wiedźmina. Także jest Zamieć, jest Jaskółka, jest kot. Tak to wygląda i jest to o smaku truskawki i limonki. Także myślę, że z tych wszystkich, które tutaj sprawdziłem, ten chyba będzie mi najbardziej jakby, najbardziej mnie będzie interesował, bo truskawka, limonka, obydwa smaki, które lubię, myślę, że mogą się fajnie komponować, także co? Otwieramy, pijemy, sprawdzamy. Ma kolor taki, przypominający nieco te arbuzowe energetyki, tigerowe i tak dalej. No powiedziałbym w ten sposób, jak w zapachu. Mocno czuć truskawkę, to muszę przyznać. Jakby takim sorbetem truskawkowym, nie? Intensywny zapach. Dobra, pijemy. Autentycznie smakuje jak lody o smaku truskawki. Ale takie wodne. Jakby wiem, że to może być bardzo głupie porównanie, biorąc pod uwagę, że to jest po prostu picie, gdyż picie trzymane w lodówce, nie? Ale no taki mi daje vibe po prostu, tak autentycznie, z żadnym innym piciem nie odczułem tego aż tak mocno jak tutaj po prostu, nie? Limonkę też tu trochę czuć, jest taki faktycznie lekko cytrusowy, powiedziałbym orzeźwiający smak, więc tak, myślę, że jest są wyczuwalne oba jakby te walory smakowe i muszę przyznać, że fajnie się to łączy, w sensie no oczywiście tutaj głównie ta truskawka, nie? A limonka powiedziałbym, że to jest po prostu takie, wiecie, że taki dodatek do tego, który daje taki orzeźwiający vibe. Moim zdaniem naprawdę bardzo ciekawe podejście i czuć, że jest lekkie po prostu. W sensie też sprawdzałem sobie na puszce, że to ma jakieś no, poniżej 100 kalorii, więc no to nie jest dużo jak na energetykę, nie? Który faktycznie zawiera cukier. No i muszę przyznać, że jest naprawdę ciekawy. No kurczę, jakby mogła się spodziewać naprawdę różnych rzeczy, bo Oshee potrafiło wydać naprawdę paskudne energetyki, jakby pamiętam wciąż Kombu, czy inne tego typu jakby te Oshee w czarnych puszkach i tak dalej, które miały być energetykami, to było złe, ale to w sumie jest naprawdę niezłe. Tylko właśnie, jeśli chodzi o dostępność, to od razu powiem. Są naprawdę w różnych miejscach, w sensie w Żabkach, w Lidlach, w Polomarketach, jak sprawdzałem niedawno. W różnych cenach, od 3 do 4 zł za puszkę. Także no, nie daję wam gwarancji, że uda wam się coś znaleźć, bo osobiście ja kupiłem jedną puszkę tego kota w Żabce, nie w Żabce, w Lidlu, a te dwie, w sensie Zamieć, Jaskółkę kupiłem przez internet z jakiejś strony, na Allegro bodajże. No to naprawdę, no musicie poszukać sobie sami. Może wam się uda coś znaleźć. Mam nadzieję, że się uda faktycznie. Ale dobra, to powiedziałbym, że jest ok, jest fajne całkiem. Pora przejść do drugiego Wiedźmina. W sensie, do drugiego Oshee, nie? No dobrze, pora zatem na drugie picie wiedźmińskie i jest to Jaskółka. Jaskółka jest o smaku mango i chili, także mamy tutaj najbardziej przehypowany smak, jeśli chodzi o energetyki oraz chili, które mi kompletnie do energetyków nie pasuje. Mam nadzieję, że będzie ciekawe, w sensie już słyszałem od ludzi, którzy faktycznie pili tego energola, że jest dziwny. Że jest naprawdę dziwny. Na co tu w ogóle można zwrócić uwagę, że naturalna kofeina. I poza tą naturalną kofeiną nic tutaj nie widzę. Pora spróbować w takim razie. Otóż z wyglądu jest w taki sposób. Nieco przypomina te właśnie zwykłe picia o smaku mango. Czyli nie jest jak Ultra Fiesta, która jest nieco blada. Ale też nie jest jak Mango Loco. Czyli powiedziałbym, że to jest tak pomiędzy. A jak jest w zapachu? Zwykłe mango, nawet tego chili tutaj nie czuć, szczerze mówiąc. Pora spróbować, no to pijemy. Nie wiem, gdzie tu czuć to chili, szczerze mówiąc. No jak dla mnie to smakuje po prostu jak zwykły energetyk mango z delikatnie zmienioną recepturą, myślę. W sensie nie smakuje jak typowy, nie wiem, Black Samurai albo Tiger jakiś mango, czy coś w tym guście. Ale no tak nie bardzo się różni od tych zwykłych i no nie wiem, już po prostu piłem tak dużo tych rzeczy mango, że mi się zaczynają mieszać. Ale to się odrobinkę wyróżnia, nie? Raczej nie czuję tutaj chili, powiedziałbym, że to jest nieco inny smak. Ale no jest tutaj taka nuta, która się przebija. Więc w minimalnym stopniu się różni, ale nie jest to coś, co myślę, że wywyższałoby to ponad inne picia mango. Jest jakby, no, dość przeciętne. W sensie nie mówię, że jest złe, bo jest całkiem okej, ale nie jest jakieś, wiecie, super dobre. Jest po prostu niezłe, no niezłe jest. Zrobię tu krótkie wtrącenie i tak wiem, jest taka para w roku, że muszę faktycznie włączać te lampy, nie? Ale tak sprawdziłem sobie jeszcze raz tę puszkę, nie? I zobaczyłem, że nie ma tutaj w ogóle smaku chili. W sensie w ogóle pomijmy fakt, że w każdej z omawianych dzisiaj puszek nie ma w składzie drugiego smaku, ale jak zobaczycie tutaj na zdjęciu, no nie widzę tutaj chili, także ja się nie dziwię, że tego po prostu chili nie czuję, nie? Nie wiem, może jest tam jakiś aromat po prostu, który ma sprawiać, że to smakuje jak chili, ale nie smakuje niczym, więc jest to po prostu dziwne mango jak dla mnie. I to tyle. Porównując to do tej zamieci, którą piłem wcześniej, myślę, że zamieć mi bardziej smakowała i był to zdecydowanie bardziej oryginalniejszy smak. Bardziej oryginalny, tak brzmi bardziej po polsku, niż ta jaskółka, więc no myślę, że na razie tak to będzie wyglądać. No i nie jest po prostu zaskoczeniem dla mnie. No ale dobra, no to tyle. Pora przejść zatem do ostatniego kota. No to w takim razie trzeba zająć się trzecim eliksirem wiedźmińskim i będzie to kot. Taki oto sobie jest, jak widzicie, tak to wygląda i jest to o smaku jabłko z kiwi. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma tutaj drugich smaków jakby w składach, więc nie wiem, może to być moja tylko i wyłącznie wyobraźnia, że to kiwi będzie tutaj? Jakby w tej jaskółce czyli nie było czuć, a w tej zamieci no troszeczkę może coś tam mogłem sobie wyobrazić, że jest tam limonka. A jeśli nie ma tego w składzie, to gdzie to jest? A w przypadku kota, zaraz się przekonamy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o kolor, to już na pewno powiedziałbym, że No co, zielone jabłuszko? Jak już przeczytałem w składzie, tutaj jest tu błękit brylantowy. Jego się używa do niebieskich albo takich zielonych napoi, jeśli się nie mylę. Jest to generalnie szkodliwy barwnik w dużych ilościach, także just in case, jeśli macie jakieś niebieskie picia, to weźcie to pod uwagę, żeby nie pić tego za dużo, nie? I co? Tak to się prezentuje, jest ładny kolor, naprawdę muszę przyznać, więc nawet jeśli o to chodzi, to wygląda to ładnie, jak w zapachu. No, jak dla mnie pachnie takim chemicznym jabłkiem. Ewentualnie jak płyn do mycia szyb. Nie, no faktycznie taki typowy chemiczny zapach, muszę powiedzieć, ale dobra, próbujemy. No bez zaskoczeń tutaj muszę przyznać. Nie wiem, czego się spodziewałem tak naprawdę. Jakby w przypadku tych polskich energetyków zawsze mam to, czego się spodziewam, co będzie. Więc tutaj też mam jabłko i po prostu smakuje jak każdy typowy napój o smaku jabłka. W sensie jest taki nieco chemiczny, ale nie kuje mnie w podniebienie to, że ma dużo cukru, ponieważ tu też jest mało cukru, jakby na to nie patrzeć, bo tylko 25 gramów. Jest ta naturalna kofeina. Ale co mi po naturalnej kofeinie, jak po prostu sam produkt smakuje jak center shock, tylko bez szoka. Więc no... Generalnie te eliksiry wiedźmińskie mogą być, no ale wiecie, no jakby chyba się rozpieściłem zagranicznymi energolami i potem wracam na to polskie podwórko i nie ma zaskoczeń, nie? Trudno mi tu dużo powiedzieć. W sensie są tanie, nie? Więc jeśli chcecie sobie spróbować, to poszukajcie sobie tych rzeczy. Jakby fajnie jest, jak macie jakiś wiedźmiński artefakt, nie? Ale tak jak mówię, pod względem smaku... Ale jeśli szukacie do kolekcji, to spoko. I to tyle w tym filmie. Także jeśli wam się podobał, to świetnie, wybornie wręcz. To znaczy, że możecie dać ocenę pozytywną. Jeśli wam się jednak nie podoba, to możecie dać ocenę negatywną, co sprawi, że będzie mi smutno. Jednakże, jeśli chcecie dać ocenę negatywną, to dajcie też mi znać, co mógłbym poprawić w tych filmach, w komentarzach poniżej, no jakieś rady czy coś, co mógłbym poprawić, żeby ta ocena na przyszłość, jakbyście zawitali znowu, to trzeba była pozytywna, nie? Dajcie też znać w komentarzach propozycje do filmów, jakie mogę stworzyć, no bo jestem otwarty na propozycje. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście zainteresowani moją twarzą albo kontentem, który robię, co kto woli, oraz walnijcie w dzwona, ponieważ z powiadomieniami YouTube ma różnie. Zapraszam na moje socjalne media, gdzie wrzucam różne rzeczy dotyczące kanału i nie tylko mojej osoby i nie wiem, też dużo muzyki wrzucam ostatnio, której słucham. Lubię dyskutować o muzyce jak coś, także jeśli ktoś coś, to zapraszam. Ja jestem otwarty na dyskusję. I to tyle w tym filmie. Także... Trzymajcie się. Do następnego razu. Bye bye.